Pyza, ach Pyza, z tobą kłopot jest. Dziś tata złyza, i wrzeszczy mas, mas, mas. A Pyza, jak to Pyza, u cekie prosto w las. Biedy tata biedy, a Bóg se chwycił gruz. By żeby Pyzy wlemić, to musi lepić nas. Pyza, ach Pyza, z tobą kłopot jest. Pyza, a Pyza, z tobą kłopot je. A tam przed samim lasa, pyta ci wiedzi dól. A Pyza przez prociela, a tata prosto w dół. Bóg se przed tym zgrybil, a w ręce ci mil pas. A żeby ce mnie Pyza, jasny piorun czas. Od 2006 roku organizujemy tutaj w Sławutowie Święto Chleba i w ogóle jest to miejscowość, która słynie ongiś z pieców ogrodowych i w związku z tym właśnie my jako Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck postanowiliśmy, żeby w Sławutowie organizować co roku, żeby upamiętnić tamte czasy, właśnie te święta chleba. I dlatego też właśnie zbudowano piec ogrodowy. Teraz właśnie tutaj przy Wiejskim Klubie Kultury pani Aśka, szefowa tego klubu i główny gospodarz tego miejsca. Niech pani mi powie, czy mieszkańcy na zajęciach przygotowują tutaj do tą imprezę. Tak, ochoczo, nawet ochoczo chowy. Jest nas zawsze dużo i mężczyzn, i kobiet. Dzisiejszą imprezę uświetniają takie zespoły jak zespół Bursztynki z Mieroszyna, nasze strony z Prusewa, kabaret Belok z Gnieżewa, Kaszubianki, które teraz śpiewają właśnie. Nie? Mamy jakiś element, coś nowego, coś, co jest wyróżniające na tej imprezie, może takiego? No właśnie przed chwilą zorganizowaliśmy taki konkurs, na taką inscenizację, kto najwierniej zaprezentuje, jak układa się krowa. A krowa, motyw krowy, dlatego że chodzi o masło, no bo gdyby nie masło, to wtedy po prostu ten chleb nie był aż taki smaczny. A jeszcze wracając tutaj do Sławutowa, chcę naprawdę wielce w ogóle pogratulować i podziękować mieszkańcom Sławutowa zarówno dożynki, które się odbywały tutaj 2011, jak i tyle lat od 2005, jak mówi koleżanka, święta chleba. Naprawdę mieszkańcy Sławutowa są godnym wzorem. Tak potrafią się zjednoczyć i tak potrafią aktywnie uczestniczyć na rzecz organizacji tych imprez. To jest naprawdę wspaniała rzecz. I wielkie słowa podziękuję. Ja jeszcze może powiem, że mieszkańcy naszej wsi nie tylko ofiarowują swoją pomoc, jakieś święto chleba, czy jak były se dożynki, ale na każdej imprezie, którą tutaj robimy w klubie, bo zawsze nam pomagają. Również w dniu dzisiejszym była msza święta, która była podziękowaniem za tegoroczne plony. Od samego początku, jeżeli chodzi o datę organizacji tej imprezy, to postanowiono, że będzie to 15 sierpnia. Msza dziękczynna za plony w podziękowaniu dla Matki Boskiej. Zięcia Matki Boskiej. Jest to święto dzielne, po naszemu. I w związku z tym od samego początku, od pierwszego święta tutaj organizujemy takie konkursy na najlepszą wiązankę w wykonaniu kół gospodyń. Komisja miała na celu wyłonienie trójki najlepszych, bo są gradacja nagród, no i później trójka pozostałych dostaje nagrody za uczestnictwo. Pierwsze miejsce zdecydowanie Antoni Adas. Za ten jego kurs. Asia mówi, że to jest dobry byla. Drugie miejsce ta pani w tym pięknym kapeluszu. Za poczucie humoru. Trzecie miejsce, ten pan z tym modnym wąsem. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników. No i za pomysł. I ja myślę, ten konkurs jest bardzo trafiony, bo my wszyscy pamiętamy kiedyś, jak każdy z nas pas tę krowę i ciekał cię lepić do domu. A jak ona już oległa, to był czas. O, i Antek Götyś, ona wiedziała, jak ona mnie zoleka. Wielkie brawa jeszcze raz dla wszystkich uczestników. Dziękuję bardzo. Dzisiejsza impreza, zarazowo święto chleba, to jest taki przedsmak
dożyny, które się odbywają w naszej gminie, a dożynki w gminie Puck to jest właściwie największa impreza w skali roku, w skali naszej gminy i to jest naprawdę niesamowita sprawa. Ponad 20 sołów bierze udział z pięknymi wieńcami, a nasze wieńce są naprawdę wspaniałe. Mieszkańcy potrafią wspaniale to uczynić. I tam też będzie msza święta, to będzie w Domatowie 23 sierpnia o godzinie 12. I też z uroczystym korowodem będzie prezentacja właśnie poszczególnych sołysk. Będzie to okazja zapełowania każdej wsi. I wtedy będzie między innymi turniej wsi, dożynkowy, no i oczywiście występy artystyczne. W ramach tegorocznych dożynek wystąpi między innymi zespół taneczno-wokalny, ukraiński zespół, zespół Biesiada Show Jacka Kawalca oraz wystąpi Modern Talking. Covery tego. Covery Modern Talking, tak. Hej, słysza, słysza, ja do repy chcę. Hej, słysza, słysza, ja do repy chcę. Tarara, wiozą, wiozą, gorsze slezę, szprotę pędzci i węgłeże. Bądzę zys, co jest, tarara, wiozą, wiozą, gorsze slezę, szprotę pędzci i węgłeże. Bądzę zys, co jest. Gdy w kry jeżdżają, bialci jeżdżają. Gdy w kry jeżdżają, bialci jeżdżają. Tarara, hej, tak nioki, kupkłe syce, naprawimy nim nocycy. Rybka zys w lesi, tarara, hej, tak nioki, syce, naprawimy im noc lisi. Rybka zys w lesi. A więc uwaga, proszę Państwa, tradycyjny obrazek Ciernieni Masla. Tym razem, w tym roku wystartują sołtysi. Konkurować będą między sobą sołtys ze Starzyna, pan Henryk Kunc, jeszcze raz brawa. Oraz ołtys z Darzubia, pan Alfons Zelewski. Brawa. Z tym, że pan Alfons Zelewski już startował tutaj, wtedy, kilka lat temu, zmierzył się z tutejszym sołtysem, Stanisławem Selke, i podobno wygrał, tak? Chociaż było to pierwszy raz startował. Natomiast pan Heniek startuje po raz pierwszy. A czy w ogóle kiedykolwiek robił tę czynność w życiu? Niestety, proszę Państwa, to robię amatorsko, pierwszy raz. Dawno, dawno temu tam czeźniałem, ale to generalnie to taką bardziej mechaniczną. Dzisiaj, no, próbuję to pierwszy raz. Zobaczymy. To ty jesteś rzeczywiście młodszy ode mnie, bo ja jeszcze tak robiłem. No, a Aliś Kutę to jest rolnik typowy. Ja drugi raz, bo byłem pierwszy raz właśnie 2 lata temu, to startowałem właśnie w domu, nie mam takiej maszyny w ogóle. Uwaga, czas, start! Tutaj, proszę Państwa, w tej konkurencji wcale nie jest powiedziane, że ten, kto szybciej operuje rękoma, ten będzie miał szybciej. To trzeba odpowiednie uderzenia, oczywiście wyczucie, trzeba się po prostu na tym znać. No i teraz właśnie. I proszę Państwa, oczywiście temu będą towarzyszyć ogromne wypryski. I tutaj muszę powiedzieć, że pan sołtys ze Starzyna zdecydowanie mniej śmietany wylewa się. Natomiast tutaj jest bardzo dużo. No, żona tutaj sołtysa będzie miała bardzo dużo do roboty. Marylka, bardzo dużo do roboty, ponieważ ten twój wezdrzy jak... Ale o dziwo masło już wychodzi, proszę Państwa. Niesamowite.
Oczywiście, tak. No niesamowicie, proszę Państwa, po kilku minutach już masło wychodzi z ścieżynki tutaj sołtysa z Dażdżubia. Gdzie istnieje półwysep pierści, gdzie Wisła przybył młodzie. Gdzie są nogi krągle i siedzę, to są sejwe młodzie. Pije nasza ziemia, każdy z nas płyty mływa kasiewski i wybił bezstronne te. Czy to je doma, czy to je w szkwili, czy to je kłem roble te. Pije nasza ziemia, pechaje ojczyzna, błękowi są nasze. Yeah.